Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do materiału, w którym powiem Wam, dlaczego moim zdaniem nie warto kupić telefonu z Androidem do 1000 zł. I na początku może krótko o zamyśle tego materiału. Powiem Wam tak, już od właściwie jakiegoś dłuższego czasu, nieraz w komentarzach, jak przeglądam to, co piszecie do mnie, czy w jakichś nawet prywatnych wiadomościach, no nieraz spotykam się z pytaniem, jaki telefon polecam do 1000 zł. I oczywiście mam tutaj na myśli telefon z Androidem. I ja powiem Wam tak, oczywiście producenci mają w swoim portfolio wiele takich modeli, jeżeli chodzi o jakieś takie budżetowe telefony, typu na przykład bardzo często mamy je u Motorola, u Xiaomi, Realme, no i właściwie też u Samsunga i Oppo, no właściwie jest naprawdę ogrom tych marek. Natomiast ja bym w tym materiale chciał troszkę Was przestrzec przed zakupem na przykład takich, powiedzmy, ala budżetowych, bardzo tanich telefonów, bo okej, niektóre są naprawdę w porządku, ale właściwie no w większości przypadków, a uwierzcie mi, testowałem tych telefonów naprawdę dużo, nawet w ostatnim czasie najnowszą Motorola, no to tutaj rzeczywiście widzę, że jednak telefon do 1000 zł jest po prostu raczej czymś, komu bym po prostu no odradzał w ogóle wybór czegoś takiego. Przede wszystkim dlaczego? No, musimy wiedzieć, że telefon tani, a właściwie zakup telefonu taniego wiąże się przede wszystkim z tym, że będziemy musieli iść już na bardzo mocne kompromisy. Jeżeli jesteśmy osobą średnio wymagającą, to te kompromisy będą dla nas bardzo uciążliwe. Jeżeli jesteśmy osobą w ogóle bardzo wymagającą, no to tutaj już nie ma o czym mówić. No, jeżeli chodzi o technologię, wykonanie ekranu, same aparaty, wydajność, no to to absolutnie no, nie ma najmniejszego sensu. To rzeczywiście będzie taka męczarnia dla takiej osoby, która no, potrzebuje jakiegoś mocniejszego sprzętu. Natomiast no, jeżeli chodzi o osoby, które po prostu albo nie mają jakiegoś większego budżetu, albo po prostu z zasady nie chcą kupować jakichś droższych telefonów, bo no, wychodzą z założenia, że skoro na przykład telefon wymieniają co rok, co dwa lata, no to po co kupować jakiś taki, który właściwie będzie kosztował nam, nie wiem, z 4, 5, 6 tysięcy, no to faktycznie kupię sobie telefon za 1000 zł, czy około 1000 zł, no i po prostu będę sobie miał go około, powiedzmy, rok i kupię nowego i właściwie no cały czas jakoś tak sobie będę funkcjonował. I ja powiem w ten sposób. Oczywiście, jeżeli chodzi o te dwie pierwsze grupy użytkowników, ta, powiedzmy tak jak nazwałem, tą grupę średnio zaawansowaną i grupę, powiedzmy, taką zaawansowaną, no to z pewnością tutaj raczej no, nie trzeba ich mocno przekonywać, żeby takich telefonów raczej po prostu nie brały, no bo one po prostu zobaczą sobie specyfikacje i widzą, że no to już po prostu nie jest taki, jaki ja bym chciał. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które chcą kupić tani telefon, jeżeli to już ma być urządzenie, powiedzmy, do 1000 zł, no to teraz na co zwrócić uwagę. Przede wszystkim, no wiadomo, oczywistą rzeczą jest to, że telefon tani najprawdopodobniej będzie po prostu wykonany no, z materiałów bardzo takich, powiedzmy, przeciętnych. Czyli to nie będzie jakiś materiał premium typu metal, aluminium, szkło i tak dalej, tylko właściwie dostaniemy praktycznie w całości całą plastikową bryłę. Ekran oczywiście nie będzie miał jakiejś takiej warstwy ochronnej typu Gorilla Glass i tak dalej. No i generalnie telefon też nie będzie wyglądał jakoś tak najlepiej. Oczywiście na froncie z pewnością będziemy mieli spore ramki, szczególnie w przypadku technologii wykonania ekranu, czyli TFT, czy w ogóle IPS-ów, będziemy mieli taką dużą dolną bródkę. Natomiast no, aspekt wizualny, wiadomo, jest rzeczą gustu, niektórym te telefony będą się podobały, drugim nie. Natomiast no, generalnie no, pierwsza i taka chyba najistotniejsza rzecz, bo ja rzeczywiście no, też zwracam uwagę, jak wygląda telefon, to szczególnie właściwie kiedy robię recenzje i tak dalej, no to mając jakieś porównanie, no to już zwracam na to uwagę. No ale powiedzmy, że jeszcze kwestia jakości wykonania przejdzie, bo wiadomo, telefon możemy sobie ubrać w etui, możemy jakieś nakleić na ekran jakieś szkło czy folię nawet, no i wtedy już powiedzmy te takie niedoskonałości wynikające z tego, jak ten telefon został wykonany, będą mogły zostać zniwelowane praktycznie do maksimum. Natomiast taka bardzo, bardzo istotna rzecz, jeżeli chodzi o telefony tanie, co one mają, a co jest naprawdę już przynajmniej na rok 2024 dużym problemem. Przede wszystkim właśnie technologie wykonania ekranu. Najczęściej w takich telefonach znajdziemy właściwie bardzo, bardzo podstawowego IPS-a i to w technologii TFT. Dlaczego moim zdaniem jest to średni wybór, jeżeli chodzi o telefon, który miałby taki ekran? No przede wszystkim dlatego, że no ten ekran charakteryzuje się przede wszystkim na pewno niskim poziomem jasności. To oczywiście nie jest tak, że ten telefon będzie bardzo jasny, ten ekran miał i na przykład kiedy będziemy używali go w słoneczne dni, to będzie super. No to się raczej w przypadku telefonów do 1000 zł nie zdarza. Natomiast
Natomiast jeżeli chodzi o technologię TFT, tam niestety będziemy mieli bardzo mierne kąty widzenia, kolory nie będą właściwie jakoś mocno nasycone, będą takie bardzo podstawowe. No i właściwie jeżeli chodzi o czernie, kiedy szczególnie będziecie oglądali jakieś filmy i tak dalej na telefonie, no to załóżmy przy różnego rodzaju jakichś tam produkcjach typu jakiejś tam Netflix i tak dalej, no to tam mamy format kinowy, ekran telefonu na przykład jest w formacie 18,5:9 i tak dalej, no to jednak te paski są widoczne i przy nawet lekkim odchyleniu, albo nawet po prostu kiedy patrzymy na telefon pod kątem powiedzmy 90 stopni, no to właściwie będziemy widzieli, że ta czerń po prostu będzie gdzieś tam nam sobie już odchodziła, na przykład jeżeli chodzi o jakieś takie odcienie szarości i tak dalej. Po prostu czerń będzie szara i to jest mimo wszystko no, wina samego podświetlenia, bo jeżeli po prostu podświetlenie jest typowo IPS-owe w technologii TFT, no to po prostu czernie nie będą w żaden sposób jakoś głębokie. Generalnie powiedzmy, jeżeli chodzi o kolory, jeżeli chodzi o odcienie bieli, będzie w porządku, natomiast jeżeli chodzi o czerń, ona będzie bardzo płytka i przy nawet minimalnym właściwie odchyleniu tego ekranu, a szczególnie już przy większym, no to po prostu będziemy widzieć ten kolor jako nie czarny, tylko po prostu szary, taki podświetlony w ten sposób. Tak więc to jest duży minus, no i szczególnie też jakby utrata samego nasycenia, jeżeli chodzi o kolory. Ja na to zwracam mocną uwagę, ostatnio nawet testowałem właśnie taką najnowszą tanią Motorola G34, no i tam jest jednak ten telefon z ekranem IPS TFT, no i po prostu kąty widzenia i same czernie są mimo wszystko miernie w porównaniu nawet do jakichś AMOLEDów czy POLEDów, bo oczywiście dopłacając paręset złotych więcej, już na takie możemy natrafić. Tak więc to jest pierwsza kwestia, ekran. Druga sprawa, oczywiście, no wiadomo, specyfikacja. No tutaj, jeżeli chodzi o takie telefony z tej niższej półki, powiedzmy do 1000 zł, no to zwróćmy uwagę, żeby przynajmniej jak już chcemy taki telefon kupić, żeby on miał minimum te 6 albo najlepiej 8 GB pamięci RAM. Jest wiele telefonów, które ma pamięć RAM w wielkości 4 GB i to jest naprawdę, uwierzcie mi, bardzo, bardzo mało, szczególnie, że kiedy z telefonu będziemy korzystali dłużej niż na przykład kilka miesięcy, no to my już to po prostu odczujemy. System Android ma to do siebie, że po prostu on się lubi zapychać, no i mimo wszystko, kiedy już tych powiedzmy jakichś takich śmieciowych plików będzie sporo, no to ta pamięć RAM, kiedy będziemy mieli jej na przykład 4 GB, będzie po prostu zdecydowanie niewystarczająca. Tak więc moim zdaniem takie absolutne minimum to 6 GB, a takie optimum na taki tani telefon to 8 GB i uważajcie, bo niektórzy producenci po prostu informują nas, że tej pamięci RAM mamy więcej, ale jest ona tak zwana wirtualna, czyli po prostu brana z tej pamięci głównej, ale mimo wszystko to się na niewiele zdaje, jednak lepiej mieć po prostu na przykład 6 albo 8 GB pamięci RAM, tej już takiej twardej, która jest wbudowana w telefon. No i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o pamięć RAM. No i wydajność, wiadomo, tutaj oczywiście tych procesorów, które tam producenci wrzucają, jest całe multum. Oczywiście są to procesory z tej takiej niskiej półki. Wiadomo, kiedy kupujemy telefon taki do 1000 zł, no to jeżeli chodzi na przykład o taką nomenklaturę intelowską, jeżeli chodzi o procesory do komputera, no to tam nie kupimy raczej telefonu, powiedzmy, z podzespołami gdzieś tam wyższymi niż jeżeli chodzi o komputery, na przykład niż i3 i tak dalej, jeżeli chodzi o procesor właśnie komputerowy. Tak więc to będzie taki poziom właśnie procesora Intel Core i3, no i właściwie mniej. Tak więc no tutaj wiadomo, wydajność będzie całkiem niezła, natomiast no raczej do pracy biurowej, do jakiegoś sporadycznego, ewentualnie pogrania sobie w jakieś niewymagające gry, no i przede wszystkim do chociażby social mediów i tak dalej, ale do niczego więcej. Pamiętajcie, że to jest po prostu tak, jakbyście kupili komputer, który właśnie też kosztuje 1000-1200 zł, no tam po prostu będzie taka podstawa i właściwie no jedynie sprzęt będzie działał, do pracy biurowej w porządku, natomiast do reszty już niestety nie. No i kolejna rzecz właściwie, aparaty. No przede wszystkim, jeżeli chodzi o sam aparat w telefonie do 1000 zł, no tutaj miejmy na uwadze to, że jeżeli widzimy na przykład zdjęcia z flagowców, typu na przykład z najnowszych Samsungów, iPhone'ów i tak dalej, no to taki telefon do 1000 zł na pewno nie będzie po prostu już mógł zaoferować nam takiej jakości, takich zdjęć nocnych, takiej jakości i stabilizacji, jeżeli chodzi o wideo. Tak więc no tutaj też miejmy na uwadze to, że po prostu akurat też aparat będzie tutaj no mocno kulał, będą to zdjęcia robione, nawet jeżeli tam mam jakieś wyższe rozdzielczości, to po prostu te zdjęcia będą bardzo przeciętne. Rzeczywiście, może ostre będą, natomiast no sam dobór, że tak powiem, kolorów, dynamika, sam dobór tonalny i tak dalej w tych zdjęciach, no będzie bardzo kiepski i raczej będziemy mieli zdjęcia nie tyle rozmyte, co po prostu bardzo słabo nasycone, jeżeli chodzi o kolory, wiadomo, HDR i tak dalej. No, te zdjęcia będą mimo wszystko też tak jakby po prostu prześwietlone, tak więc no, będą to takie bardzo podstawowe zdjęcia, porównałbym to do poziomu może nawet telefonu z wyższej półki, a
ale z roku może 2015-16, no nie dalej. Tak więc to jest generalnie taki na ten moment po prostu poziom i z tym musicie też po prostu się liczyć. No i ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o telefony tanie, uważajcie, a właściwie jeżeli Wam na tym zależy, to zwróćcie uwagę, czy taki telefon na przykład ma czytnik linii papilarnych, co jest teraz już właściwie bardzo popularne i ja sobie nie wyobrażam życia, jeżeli chodzi o telefon bez tego. No bo ostatnio na przykład też testowana Motorola na przykład nie miała ani czytnika linii papilarnych na boku, czyli właściwie przycisku na ramce w tym telefonie, ani oczywiście no już tym bardziej przycisku zatopionego w ekranie. Po prostu albo mamy ten taki stary kod do wpisania, albo ewentualnie wzór, jeżeli chodzi o Androida. Tak więc no zwróćcie uwagę, żeby przynajmniej chociażby ta autoryzacja poprzez czytnik linii papilarnych była, no bo to jest niesłychanie ważne. No i przede wszystkim też zobaczcie, czy ten telefon z tej niższej półki będzie miał chociażby nowszego, właściwie najnowszego praktycznie Bluetootha. No niech to będzie minimum ten Bluetooth 5.0 i tak dalej. No i oczywiście Wi-Fi, tutaj wiadomo, nie oczekujmy już standardu 6 na przykład, ale generalnie niech też, powiedzmy, sama technologia Wi-Fi nie będzie jakaś taka bardzo opóźniona. No i rzecz jasna dla osób, którym zależy, aby mieć po prostu moduł już 5G w telefonie, no to też zwróćcie uwagę, czy telefon ma 5G, bo jeżeli na przykład macie, załóżmy, jakiś abonament u operatora i tak dalej, no i macie tam mimo wszystko 5G, no to warto jednak z tego korzystać, no bo teraz załóżmy, szczególnie w większości, powiedzmy, większych miast, to szczególnie, ale nawet też już w przypadku takich mniejszych miast to 5G działa dobrze, no i właściwie na, powiedzmy, jakąś tam przyszłość, no to warto już taki ten moduł też mieć. Tak więc, no to są takie chyba najistotniejsze rzeczy, na które musicie uważać, jeżeli chodzi o zakup telefonu, który jest, no powiedzmy, tani, do 1000 zł, czyli przede wszystkim ekran, żeby to był minimum jakiś tam AMOLED, nawet słaby, ale jednak AMOLED albo OLED, P-OLED i tak dalej. Z drugiej strony specyfikacja, minimum te 6-8 GB pamięci RAM, procesor, no niech to nie będzie jakaś taka właściwie najniższa półka, no i przede wszystkim, aby taki telefon miał chociażby no w miarę sensowny aparat, czytnik linii papilarnych, moduł 5G, no i to właściwie tyle, bo rzeczywiście są dobre, tanie telefony do 1000 zł. Mogę oczywiście zrobić też dla Was materiał, jeżeli jesteście zainteresowani, jakie to mogą być telefony, bo rzeczywiście tych nowości się ostatnio pojawiło całkiem sporo, ale pamiętajcie, że telefon do 1000 zł będzie wyborem, moim zdaniem, naprawdę bardzo, bardzo średnim, ale wystarczy dopłacić te 300-400 zł i na przykład już za 1100-1300 zł jesteście w stanie kupić już prawie takiego pełnoprawnego średniopółkowca. Tak więc no to już będzie telefon zdecydowanie lepszy, z lepszym aparatem, ze zdecydowanie lepszą wydajnością i z drugiej strony oczywiście no ekran tam już będzie na wyższym poziomie i z tego telefonu już na spokojnie da radę korzystać chociażby przez no te minimum 2 lata. I to już jest zdecydowanie plus względem na przykład telefonów do 1000 zł, gdzie producenci chcą osiągnąć jak najniższą cenę, no kosztem właściwie wszystkiego, co tylko się da. Czy jakości wykonania, czy właśnie podzespołów, które są w telefonie. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o ten krótki poradnik. Jeżeli Wam się podobał i przydał, zostawcie pod nim łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzu. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie mój kanał. Ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych filmach.